Zrobimy kilka zadań z polskiego portalu Khan Academy. Jaki obwód ma ośmiokąt foremny? Mamy tutaj taką figurę, czyli ośmiokąt. Ośmiokąt foremny to znaczy, że każdy bok ma taką samą długość. Mamy tutaj zaznaczony jeden bok, ma on długość 2 metrów, zatem ten bok będzie miał długość 2 metrów, ten również i każdy kolejny też. Czyli mam 8 boków, z czego każdy ma 2 metry. Zapiszę. Mam 8 boków i każdy ma 2 metry, czyli 8 razy 2 metry to będzie równe 16 metrów. 16 metrów to właśnie obwód tego ośmiokąta. Przypominam, że obwód to jest suma wszystkich boków. Dodałam do siebie wszystkie boki. W skrócie napisałam, że to jest 8 razy 2 metry. Sprawdźmy. 16 metrów. Idziemy dalej. Jaki jest obwód tego trójkąta? Prosta sprawa, wiesz już jak obliczać obwód. Zatem idziemy. 7 dodać 4 jest równe 11. 11 dodać 9 jest równe 20. Sprawdzimy. I jeszcze jeden przykład. Jaki jest obwód tego kwadratu? Obwód to suma długości wszystkich boków. 5 dodać 5 to jest równe 10. Tutaj też będziemy mieli 5, 15. 5, 20. Sprawdzimy. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych ćwiczeń na stronie Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziesz w opisie tego filmu. Powodzenia!